Siema, siema, jestem RyanGP, to jest kolejny już setny odcinek z naszej serii Podwórko Kolinisty. Są już oczywiście widzowie na czacie, siemaneczko, witam was wszystkich. I zaraz oczywiście przejdziemy do najważniejszego, do save'a, ale zanim to się nastąpi, to poczekamy coś na Krzycha, bo Krzychu dzisiaj jest... O, właśnie idzie. No siemano, Krzychu. No siemano, siemano, ja właśnie tu z kremku na kodę. Tak, Krzychu dzisiaj przyniósł mi z kasy dla naszego dziaku, bo się pokończyły. Jezu, malutki chyba jest nowy. Ty już trzy mamy. Już trzy? Matko bosko. Słuchajcie ludzie, oddamy koty. Jak coś to bierzcie, bo nasza ta plaga strzeli nas po prostu coś, nie? Same kocice, żadnego kota, nie wiem skąd. To jakiś tam bajcur chyba gdzieś majstrował. Co się światło pali? Jakiś bajcur chyba tu łaził po tym, po wiosce. Zgasz to światło. No nie mogę. Jak nie mogę? Weź ty zgaś. Patrz. Widziałeś? No może. Może jakoś no. Źle tam klikałem. Źle klikałem. Słuchajcie, w każdym razie, przejdźmy teraz do... Odłóż to. Co jest? Coś ty zrobił. Nie wiem. Ja to, o bo, ja to wezmę. Weź to, schowaj, schowaj to. Ja to wezmę. Ja tu muszę porozmawiać. Nie patrzcie. Ja tu muszę porozmawiać, słuchajcie. Z racji tego, że dzisiaj mam ostatni odcinek oczywiście i leci do was save, ale... Postanowiłem, że tego save'a nie będę wam w tym odcinku, tylko będę wam jutro, w odcinku specjalnym odnośnie tego save'a. Dlaczego? Ponieważ save ten będzie wydawany w taki sposób, że nie będziecie mieli oczywiście modów naszych, ale muszą być budynki. Nie mogę też oglądać oczywiście całej paczki tego wszystkiego, co tutaj mamy w jednym pliku, no bo to oczywiście jest złamanie praw autorskich. Dlatego też specjalnie dla was przygotuję po tym odcinku, i to będzie wiosna wtedy, nie? Bo dzisiaj mamy listopad i my do dzisiaj w tym odcinku aż do marca skipniemy się. Będziemy dużo rzeczy sprzedawać i dostaniecie już mapkę, tak jakby save'a na gotowo, bez kredytu i taką ogarniętą. Tak już to właśnie na zero będziecie, nie? Więc uda nam się dzisiaj, mam nadzieję, to zrobić. I wydam wam specjalny właśnie odcinek odnośnie jak tego save'a zainstalować, co zrobić, żebyście mieli wszystkie mody. Bo na bank, jestem przekonany, bo was znam bardzo długo, że jakiś małolat albo nawet starszy nieogar napisze, że jemu nie działa safe i nie ma budynku, że ma puste gospo. Oczywiście zrobią taki myczek, że na save będziecie mieli wymagane mody do pobrania po prostu. I wchodząc do tego save'a będzie od was farming wymagał tych modów pobrania. Ja mam odnagę oczywiście poradnik, jak to zrobić, to jest bardzo prosta rzecz. Ale tak wiele osób na tym się może pomylić, że niestety, ale w tym odcinku tego nie dam. Dlatego, żebyście po prostu wymili lepiej i dla waszego dobra zrobię do tego poradnik. Naprawdę, uwierzcie mi, bo potem nie chcę przez trzy kolejne sezony Podwórko Kolinisty tłumaczyć, jak save'a zainstalować, nie? Także ogarniemy to spokojnie i czekajcie, bo jutro odcinek właśnie specjalny z Kolonii, na którym wam pokażę, jak ten save zainstalować, nie? Ty, bo dzisiaj jest setny odcinek specjalny, nie? No. Masz coś do picia? Powiedz, czy masz coś do picia? Nie mam. Nie masz? A ja mam, patrz. Dobrze, możemy kontynuować. Nie znam, no, ale alkoholik, a wimbrownik jeden. Kurde. No nic, słuchajcie. Jaki nim robię? To herbata tylko. No wiadomo, że herbata, herbata. No właśnie, no. Słuchajcie, żeśmy takim wstępem sobie to rozpoczęli, ale setny odcinek wymaga od nas oczywiście tego, że dzisiaj byśmy sobie trochę kasy zarobili jednak, tak? Tu widzicie, nasze truskawki bardzo ładnie poszły. Już pierwsze się palety z Krzyszkiem zebrali i kilka to łubianek jest. Ile tego tu jest? Z 8 razy 2, 3, 4, 5, 6. 8 razy 6. Ile to jest? Dużo. Dużo to jest. Dla ciebie. To jest, no, z ponad 100, nie? No, więc już ponad 100 łubianek mamy zebranych. Także, no kurczę, jest. Mamy? Chyba ja żebym zbierał, ty żeś tam. No dobra, tam ty zbierałeś, ale ja pomidory, no ja zbierałem. Ty. Ja zbieram pomidory. Bo się schylać jak nie trzeba. No dobra. To co? Ja mam tu ogólnie szybko dzisiaj przygotowany taki notatnik, co będziemy po kolei robić. Słuchajcie, już wam tłumaczę kolejność. Dzisiaj mamy listopad, tak? W listopadzie sprzedajemy tylko jajka, w grudniu sprzedajemy pszenicę i kiszonkę, w styczniu pomidory, truskawki, sałatę, w lutym słoneczniki, miód, a w marcu paprykę. I po tej ostatniej sprzedaży będziecie wszystko mieli już jakby tego save'a gotowego, także... słuchajcie, co jeszcze jest ogólnie? Krzyku załadował sobie to już na Masaja pszenicę, na razie stoi sobie tak w stodole. Przy okazji też... Pokażę wam... na górze, jakbym układał tam na górze, pokaż im wszystkim. To jak układałem, co ty gadasz, ty? No co, ja bym to był układał. Sobie tutaj te belki się poukładali po prostu, we dwóch, Krzychu mi podawał. Po to, żeby po prostu było łatwiej potem je znosić i przy okazji też będziemy więcej mieli miejsca na palety. I tam też pewnie w kolejnych odcinkach będziemy gdzieś sobie stawiać jakieś takie regały na palety, żeby tam wszystko ładnie się ustawiało. Na razie póki co wygląda to tak, a wszystko zrobicie potem, nie? Dobra, ja to sobie zaskoczę, chyba wiesz?
O, dobra, udało się. To co, Krzychu, słuchaj, ja się tu nie będę zlekał. Ogólnie odcinek będzie bardzo dzisiaj pocięty, a to dlatego, że będziemy skipować sporo czasu. Ale to dla waszego dobra, żebyście po prostu mieli content tutaj fajny zawarty w tym, nie? Dobra, Krzychu, ja jadę w takim razie. A? Świadać jajka, ja tylko zobaczę, gdzie najlepsze ceny są na jajka. Ogólnie, jak widzicie, mamy 100 tysięcy kredytu, bo już przyszła do nas kasa za kombajn, także spłaciliśmy sobie wszystko fajnie. 100 tysięcy na koncie, plus tam jeszcze jakieś, wiecie, mleka były, 15 klocków codziennie, znaczy, no codziennie, także też spoko. A ja tu sprawdzę sobie, gdzie są jajeczka. Jajeczka mamy tutaj i one są najlepsze, listopad, jest na... aha, farmer. No to dobra, czyli jedziemy tam, do naszego kolegi, który ma tam ten stragan, nie? Dobra, także pojedziemy tam. Ty, weź mi też tą paletę wrzuć na górę, bo to trochę jak stało jeszcze. Dobra. No, to wytłoczankę, no wrzuć i tam będzie spokojnie. Zaraz tutaj... O, podpinam pasy. Zobacz, nie, nie mogę z ciebie. Na górę połóż, a nie... Dobra, nie dawaj, to już tam bełtuchy zostały. Dobra! Dobra, puść, no, połóż, czekaj. Połóż. Jezus Mario, dobra. No nic, także... Ci pasami, a nie. Już jadę z tym. Chciałem się tak jeszcze spokojnić. Ale dobra. Wiecie co, jeszcze może zrobię taki meczek, że o, kamery zostawimy jednak tak, będzie lepiej. No i tak na tym muszę czekać na ciebie, bo nie mam nic do roboty. No i tak na razie musisz czekać, no, bo przepaść zajęta, nie mam co ładować. Ale i tak ogólnie zrobimy taki meczek, że ja tylko będę sprzedać. I właściwie od razu, co robimy? No będziemy brać się za ten, idziemy spać. Po prostu czekamy do kolejnego miesiąca i sprzedajemy. Nie ma co ukrywać w zimie, nie ma co robić. Więc my po prostu ten czas jakby sobie skipniemy dla was specjalnie, żebyście mieli po prostu tutaj wypchane contentem ten odcinek. Bo sprzedaże będziemy robić wszystkie na jednym odcinku i akurat to fajnie wyjdzie, bo wszystko naraz jak ogarniemy, to będziemy mieli potem. Będziecie mieli fajnego saveika na pewno też, nie? Także ja tu sobie jeszcze. Już pokazuję panu towary. Słyszysz to? On mi chce do niego towary pokazać moje. To pokazuj mu! Ja raz pokażę. Pokażę towary. Dobra, ile będzie kaski za jajka? Jak myślisz? Ja bym się z 50 koła na luzie. O Jezu, będzie więcej. Ty... Widzisz to? Ja widzę. Jeszcze jedna paleta została. Hm. Ja pierdziele. Jak my za jajka kredyt spłacimy prawie. Ty, Krzychu, kombajn na wiosnę, no. Jak nic. Ja ci mówię. A jak? 7! Masz opulę mikrofon! 71 700 mamy na koncie. Nie no, to 70 koła w sumie za jajka żeśmy zrobili prawie. No to? Elegancko. No ale to dlatego, że po prostu jajkaśmy bardzo długo zbierali, nie? Nie sprzedawali w tamtym roku. W listopadzie gdzieś wcześniej i to trochę nam zostało z tego. No to kurde, elegancka robota. Bardzo fajna rzecz. Ja już sobie tutaj pozwolicie tam gazu. Słuchaj, siane mamy wszystko chyba już, nie? Oprócz tego tam gdzie były słoneczniki, na słonecznikach będziemy siać chyba kukurydzę teraz w tym roku, nie? Na wiosnę, jakoś tak. No, także wszystko spoko, reszta jest pogarniana, już sobie zerwę na gospodarstwo. No i co? Ja spłacam kredyt oczywiście, żeby nie nas odsetki nie zjadały i my, Krzychu, będziemy lecieć powoli do grudnia, nie? Także czekaj. Idź tam łóż kościel, bo ja zaraz jak przyjdę to sprężyny będą prostowane, zobaczysz. Spłacamy kredycik. 30 tysięcy zostało. Kurde. Dobra, to my z Krzychem, jak mówię, idziemy prostować prostować sprężyny w łóżku. Możesz prostować banany na drzewie. No. Dobra, ja pod oknem jak zwykle. Ty do lewej się kładź. Dobra, oczywiście zrobimy to na odcinku, nie będziemy robić cięcia, bo cięcie będziemy robić, kiedy będziemy sprzedawać sprzęt inne rzeczy. Ale teraz Krzychu pójdzie z przynicą. Ja myślę, wiesz co? Może ja pójdę teraz stało z przynicą. Pojedziemy sobie. No, bo tak, no na dwa stałe pojedziemy sobie spoko, nie? Dobra, mamy... Czapu zgasz, ty ostatni wychodzisz. Ty, a gdzie ty idziesz? Wiesz, jest listopad dopiero jeszcze. Ja dzisiaj muszę się wyspać, na grudzień. A ja muszę na tym, na korytarzu spać. MTZ, skąd jest? Już ci tłumaczę, proszę bardzo. MTZ wydane na Kingsmod, proszę bardzo. Wydane na Kingsmod? Wydane na Kingsmod. Dobra. Ale sobie śpię, ja pierdzielę. Ty co tak? Ty śnieg pada? Pada. O, masz ci los. O, masz. Dobra. Grudzień. Ty. Stacja, buraki, zapotrzebowane mleko. Wszystko naraz. Czekaj. Ujuj. Dobra, jest 9. Spłacamy oczywiście te, co nam kaskę zostaliśmy. 10 koła tego kredytu został, Krzyk. Ja pierdzielę, 10 koła. Rozumiesz to? Dobra. Trochę. Gdzie jest ta pszenica? Najdroższa. 1000...
300 na osadzie. Ale wiesz co, może pojedźmy na WS Kolonie. Żeby też nie jeździć, bo to daleko. Już tak nie będziemy się tak pchać po takie najlepsze pieniądze. I słuchajcie, my i tak tutaj WS bardzo... to było tutaj koło tego jumpera. Tak, o jumpera. No, nie będziemy się ludzka pchać w najnowsze kwoty, gdzieś te najlepsze. Bo ja wiem, że to oczywiście byłoby nawet wskazane, ale potraktujmy to coś na zasadzie takiego, że gdzieś tam się nie trafiliśmy, nie strzeliśmy z ceną i teraz po prostu będziemy jakby sprzedamy troszkę po tańszej cenie, ale na pewno nam to wyjdzie szybciej, bo i tak wyjdziemy na plus z tym wszystkim, a nie chcemy też tak mocno tryhardować, wiecie jak my też tutaj gramy, nie? Że nie tryhardujemy tak na fulla. Okej, ja sobie tu już ustawiam. Więc to może jeszcze plan dekę założę. W sumie plan deka się przyda, nie? No jeszcze dobra. Mam założone. Jeszcze śnieg pada, to już w ogóle. Dobra, okej. Cięższe będzie, co tak nie działa. Tak, bez kitu, nie? Aby mokre nie było tylko. No, także ogólnie będziemy sobie tak robić, ludzka przyczepka jednego, przyczepka drugiego i cięcia, że nie ma sensu wam tego wszystkiego pokazywać. Tu bardzo fajnie sobie to leci. Ty kurczaki masz wszystko z King's Moda? Nie, ja tylko mam ten. Ja tylko mam MTT z King's Modu. Tak naprawdę. A cała reszta jest, że się mod hump albo pojedyncze mody z jakiegoś tam portala, nie? Dobra, pokrywa zapięta, więc jedziemy sobie. O, tutaj paszałus sobie stoi, bo mieliśmy też karmić krówki, ale teraz ogólnie ludzka... dostanie też save'a jak ktoś z krówkami nakarmionymi. Dlaczego? Dlatego, że nam czasu nie starczy na to, więc wy sobie musicie krówki nakarmić nowe, ale spokojnie macie wszystko postawione jak powinno być, nie? Dobra, no i fajnie. Elegancko jest tutaj robione. Więc coś, dam ci w sumie kierownika od razu, żebym nie zapomniał i ty jakbyś mógł to od razu spać kredyt, nie? A, ty miałeś kierownika. Aha, miałem? To dziwne. A, bo może zapisało, bo nie wyrzuciło mnie z tego. Z może jakby być, raz zapisuje, raz nie zapisuje, nie? No ale tak jak, muszę czekać, bo to jest. Ja chyba wiem, czemu tak to było, bo ty zwykle wychodziłeś z save'a sam, czy ja cię wyrzucałem, jakby? Nie wiem. Kurde, może było tak, że po prostu ja cię jakby, wiesz, wyrzucałem z save'a, bo zamykałem serwer, nie? I dlatego no, może nie tak było. No nie wiem w sumie. Dobra, to ty w sumie, ja już tu wjeżdżam, a... I zaraz idziemy wywieźć całą pszenicę. My też zrobimy sobie z tego cięcie, nie? Bo jest ciasna droga. No. Dobra, ja tu już sobie zajeżdżam. Więc dzisiaj spore sprzedaże, ale to fajnie właśnie, bo byśmy sobie już ogarnęli to wszystko na tym odcineczku, żebyście mieli już fajnego saveika, takiego czystego, nie? Dobra. Spłaciłeś, nie? Tak. Czyli teraz wszystko jest ludzka i już to jest czysty dla nas zarobek, nie? Więc jak się bałem. Ja, wiesz co, powiem ci szczerze, że myślałem, że jednak trochę nie powinien z kasą, ale całe... Na całe to szczęście zapomniałem o tych jajkach, że na takie drogie będą, nie? Więc warto było całe roki trzymać te jajka. Chociaż wiecie co, tak myślę, że w sumie te jajka bardzo dużo nam dały tego zysku i można, żeby trochę urealnić to wszystko, to będziemy robić takie coś, że sprzedawać będziemy je tak, nie wiem, no raz jakiś czas, a nie tak raz w roku, nie? Bo mleko sprzedajemy codziennie, nie? A tutaj mamy takie coś, to też trochę tak średniawka. Czy będę tego sobie wydawał? Oczywiście, że tak. Będę wydawał. Nawet... Nie, zmieniło nam się na koniec. Tak, ostatni odcinek... Jednak nie będzie. Nie, tak nie. Nie no, wydajemy oczywiście go na następny odcinek, czyli ten odcinek, który dzisiaj nagrywamy. Także będzie do tego specjalny filmik, jak już mówiłem wcześniej, na samym początku odcinka, w którym wam pokażę, jak ten save sobie zainstalować, nie? Bo to jest prosta rzecz naprawdę, ale jest jeden moment, w którym się możecie pomylić i nie chcę, żebyście to zrobili, bo potem będą pytania: ej Riot, bo mi save nie działa, pomożesz mnie? Pomożesz? Dobra. Także to wiem, że mógłbym sobie krzyknąć z jednym przyczepą, a ja z drugą. Znaczy mógłbym wziąć dwie przyczepy, a ja bym sobie po prostu mógł stać. I wiesz co, chyba tak teraz zrobimy. Żeby na dwa razy nie jeździć, złamiesz tam się w ogóle? Na tym, czy nie bardzo? Chociaż nie, bo ja będę wodził teraz kiszonkę chyba. Czy może potem będziemy... Albo dobra. To ty sobie wójź to. A ja w sumie biorę się za kiszonkę, wiesz? Powoli. A, okej, dobra. No, myślę, że tak będzie spoko. Czekaj, przejdę sobie tylko, okej? Więc ja sobie tutaj zajadę na kiszonkę, bo tu mamy tą oczywiście pryzmę ukiszoną dla nas, która miała być na sprzedaż typowo. Więc sobie tutaj tylko wjedziemy. Ja zaraz biorę sobie 16. A w sumie też tam mogę wam pokazać, jak to robimy. A potem co? Same proste palety, nie? Pomidory, truskawki, no z całej części będzie to wywozowy przyczepka i miód. A potem też są palety z papryką, nie? Także fajne dzisiaj takie akcje, bo mało co będziemy takich rzeczy polowych robić, ale wiecie, no zima, sprzedaże, najlepsze ceny są oczywiście wtedy, więc ja myślę ogólnie, co nie? Gdyby nie to, że zima ma najlepsze ceny, to ludzie by to zimę skipowali, nie? Bo to się po prostu nic nie robi. No pewnie to, nie? No, to jestem prawie pewien. Dobra, siadamy sobie do 16 i pojadzimy sobie. Wiesz co, może trochę ten, tego czasu trochę tak skipnie, żeby nie było tego śniegu paskudnego. O kurde, 12 jest. Jak to w ogóle wygląda z cenami teraz? Osada rośnie.
WS Kolonia prawie 1300. Ej, to spoko w sumie. No to jest tylko w sumie jakieś 20, 27 zł drożej. Na osadzie. Daj czas na jeden może, co? No, mogę dać. Na dwa dam tak coś, nie? Dobra. Jakie lasy są według ciebie najlepsze? Lasy? A, lejsy! Kurde, nie będę teraz reklamą lejsów chyba na odcinku. Lasy deszczowe. Lasy. Las Palmas. Las Vegas. Dobra. O! Kurde, tutaj łapie mnie. Mocno. Okej, okay, ja sobie też potem tutaj pozwolicie, że sobie złapię. O, takie coś. Tam jakiś wardik sypie, jakiś młodziku, nie wiem od czego. Ty, bo się kolejne party jajek zrobiły. A to trudno już. Okej, okay. Elegancko, zadujemy sobie tylko jedną przyczepkę. Pojedziemy sobie to sprzedawać już tam, wiecie, na elektrociepłownię. I ogólnie to, mówię, zrobimy sobie potem cięcie dla was specjalnie, żeby tego nie zamęczać. I się będziemy tak po prostu widzieć na party trochę, nie? Że teraz mamy grudzień. Pewnie spotkamy się w styczniu, kiedy będziemy mieli już kasę na plusie. Zobaczymy też w ogóle, jak się nasze konto zmieniło, nie? I ile tam jeszcze stało pszenicy do wywozu? 32 tysiące. A, czyli jeszcze 3 takie te... No. 3 kursy będą. A, czekaj, dobra, to nieważne. Zobacz, ile jest u kurek jedzonka, jak możesz sprawdzić. Mogę. Bo tam nie wiem, czy nie będzie trzeba czegoś kurek nakarmić, nie? Jeszcze. Kurki mają 3000 jeszcze, pokażę okay. sobie. Dobra, to potem jak co stanie tam z tej pszenicy, no, to wrzucisz do kurek, okej? Okay? Spoko. No, bo tam jest mi cały też jest dla kurek, ale też ogarniemy sobie też tam, to wrzucimy, bo tak te 2000 to wiecie, nam nie zbawi nas, a kurki lepiej, że miały jedzonko, niż potem mamy kupować, nie? Wiecie co chodzi. Mamy też sporo jęczmienia dla nich naszykowane, ale wiecie. Okej, okay, ja sobie zatrzymuję się. Dziękuję Max13 Wita za followa. Dobra. Stacyjku odpalamy oczywiście. Krzychu widzę już ruszył. Więc fajnie, my też sobie już ruszamy. W tej ósemeczku. A właśnie, tu sobie postawiłem trochę tych drzew, jakby tak pusto było. Więc w końcu jakoś to lepiej wygląda. I też mam nadzieję, że tutaj trochę też coś podziałamy. Myślałem raczej na wiosnę. No bo też tak trochę lekutko pustawo jest, nie? Idę po kolkę? No to spoko. Dzięki za info. Ale to poletko to długie tutaj naprzeciwko nas, nie? Ta 48. To jest kurde mega klimacik tam, nie? Ten las tak leci sobie, naprawdę super to pole wyszło. Także nie najgorzej. Dobra, w ogóle mamy 17 odcinka, myślę, że powinniśmy trochę się streścić, wiesz? Ja tylko z tą ksionką pojadę, sprzedam i właściwie to będzie ten. Będziemy musieli już robić tego skipa, nie? Także, dobra. Tu jest jakiś stop, ale to nas nie obowiązuje. W ogóle jakoś się mało ruchu ulicznego. A, bo śnieg pada, to nie wiadomo jak to zwykle, nie? Ty w ogóle non stop jeździsz i zarabiasz takie po prawie 14 koła za przyczepę, nie? No. Zarąbiście. Fajna kaska wpada. Nie, ja szczerze myślę, że 250 koła na koncie na luzie. A z 250 koła to spokojnie kupujemy kombajn, kupujemy mleczarnię. No. I w sumie co jeszcze by było? Coś jeszcze by było, ale więc ogólnie wam tą kaskę stawimy na końcu, nie? Jak coś, żebyście mogli sobie sami rozdysponować, nie? Dla siebie. No jeszcze zostanie na nowy ten, na nową rzecz, to będzie zawiate. A, no. To też będę musiał ci wysłać, nie? Bo też tego nie wysłałem. Mhm. Ale ogarniemy. Ciekawie, za jaką książkę będzie sprzedaż, nie? Ty właśnie, nawet nie patrzę, ile jest za kiszonkę teraz hajsu, wiesz? Co? Że... No, 4 koła za przyczepę taką jedną, co wywozimy, a nawet nie patrzę, ile teraz ta kiszonka. Ty, jest lepsza cena niż na biogazowni. 565 zł. Czyli jest właściwie pik, bo 564 było jakby najwyższa cena. Dobra, słuchajcie ludzie. My się z wami tak trochę tak żegnamy, bo widzimy się z wami oczywiście w styczniu. Także jak coś, to oglądajcie dalej odcinek, a my zaraz do was wracamy. Ludziska, witam was ponownie. Słuchajcie, jest styczeń, 2 stycznia dokładnie, bo oczywiście trzeba poczekać na drugą połowę z tego stycznia. I no, co tu się dzieje? Kotów jak mrówków, całe podwórek łazie, nie wiem, co się tak naplękło tego. No i przy okazji, żeśmy sobie wynieśli wszystkie palety. Pomidorków, sałaty oraz truskawek, więc tego trochę się tam narobiło, mamy tego aż tyle. No i co? Kredyt spłacony, 105 koła na plusie, a jeszcze spłacimy sobie o tym jeszcze. Także to pozwolić skazałduję sobie, więc nawet nie wiem, czy może na 2 razy tego byśmy nie zrobili. Bo potem stanie nam tylko jeszcze w lutym sprzęcik imię sprzedać, nie? Także chyba załadujemy sobie na kilka palet, nie?
Myślę, że tak będzie spoko. Nawet nie wiem w sumie ile wejdzie tego odcinka, wiesz? Ja też nie wiem. Bo okazji, tak troszkę malutko, nie? Wiesz co, nie wiem czy najlepiej może byłoby tą paletę oburzyć o tak. Czekaj, ja sobie wyciągnę. Coraz tak blisko nierealnie z tymi paletami, ale... O! O wiele better będzie. No, no, no. Okej. No kotki są nakrywane chyba, nie? No tak, są. Dobrze, fajnie. Dobra, więc my sobie coś tylko uliskałdujemy. Ostatnio takie sprzedaże właśnie zrobimy te... Wiesz co, i tak chyba załaduję sobie te palety tej... tych pomidorów, nie? Dobrze, dobrze, ładuj, ładuj. No, dobra. To co, ludzka, my jedziemy, ja nawet tego nie zapinam, bo to jest niedaleko. Z gościem oczywiście dogadani jesteśmy jak zwykle, więc... targ jeszcze powinien być otwarty, koło 12. Zobaczmy, jaka w ogóle jest cena na te jajka i tak dalej. O, kotek go karmisz. No, oj, na jajka. Na te, co teraz wiozę? Pomidory no to masz sałaty, to masz... Nie, co masz pomidory i te skawki? Co? Pomidory i te skawki, czy ty teraz wioziesz? Tak, no, 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 ale w ogóle wszystkiego jest cena, tych trzech rzeczy. A czekaj, czekaj, bo ja tu jadę, nawet nie wiem, gdzie jest lepsza cena. Na sałata, targu, lepsze. Sałata na targu. Nie, no, sałata na jest. Sałata na targu. Pomidory są. Tutaj, a truskawki. Truskawki na targu, nie, są, dobra. Czy truskawki? Tylko truskawki na targu. Tylko truskawki na targu, okej. Okay. No dobra, wiecie, to jest dla nas tylko przejechanie się po prostu w inny trigger, nie? Żebyśmy się tutaj nie zarąbali przypadkiem, ale dobra, o. Sprzedajemy. Więc fajna kaska jeszcze wpadnie, nie wiem do końca ile to, bo raczej nie będzie tego specjalnie jakoś dużo. Ale zawsze coś tam. Spoko, nie? Mhm. O, w ogóle coś nie wiem czemu nie mamy tych parawanów. A, wiem czemu, bo na zimę mają... składają to, nie? No tak. Okej, okay, a tak już dużo hasek nie będzie, wiesz? No to jeszcze papryka jeszcze jest, nie? Kilka palet. No. No tak. Ile nasze te grządki w ogóle kosztowały? Zobaczcie 70 w tym modzie? To musiał na ten, no. Chyba z 10 tysięcy kosztowało, nie? To w szklarnię wchodzisz, nie? Szklarnia i produkcja, nie? No. 10 albo 5 tysięcy, zależy jaki. No ten po... Smal czy large? Nie, no, ten podwójny ten. No to zadychę. Zadychę, no to kurczę, jeszcze tam się nie zwróciło to, nie? Ta inwestycja, ale no co, po drugim stronie już się właśnie zwróci. Właśnie sałata jest bardzo droga. A teraz wszystko to, co tu mam, to wieziemy do tego pana tamtego, nie? Mhm. Do... na stoisko, a nie na targ. Dobra. Co, załadujemy. Ty, w sumie wiesz co? Bo ty mógłbyś w sumie już brać powoli MTZ-a, znaczy MTZ tylko Masaya i ładować słonecznik, nie? A, no to tak. No, mógłbyś się załadować. Byś przejechał sobie z tamtym, a ja potem załaduję sobie jeszcze miód, nie? Na przyczepę i pojedziemy sprzedać to też w lutym, nie? Ogólnie to wiem, tak bliska, tak trochę tak kombinujemy bardzo, ale uwierzcie mi, że bardziej dla was atrakcyjnie będzie, jeśli wam wydałem wam save'a już z kasą na koncie, bo wtedy możecie sobie na starcie właściwie już zrobić co chcecie, nie? Jeśli wiecie, niestety maszynki nie będziecie mieli, więc te będziecie mogli za kasę kupić jakieś maszynki, ewentualnie nawet może jakoś tam kasę dodam, żebyście sobie maszynki kupili, nie? No, tak chyba będzie spoko, nie? Jak to dam jakąś tam kaskę. Tak, nie wiem, powiedzmy 300 koła wam dam w gratisie na maszyny, nie? Żebyście mieli. No i plus to, co to żeśmy zrobili. O kurde, drabina. Ja krótki port ganiam? Ja mam koszulkę. A ja mam taką termo koszulkę. Dobra, wyjeżdżamy. Ja mam czapkę rybacką, jest dobrze. A, no tak, bo ty tam masz krótką koszulkę, no tak. No, także tu się nawet nie się dzieje, nie? Okej, okay, zajeżdżamy sobie, sprzedajemy. Ja naprawdę jestem mega ciekaw tego odcinka, ile się da tam zarobić i ile będziemy na czysto, bo mieliśmy strasznie dużo kredytów, pamiętacie, nie? Że to nie było dla nas takie łatwe do zrobienia, spłatę tego i w ogóle. I ja też się bardzo bałem, nawet nie chciałem brać kredytu na kombajn, bo też bałem się, że ci się nie uda wszystko do końca, jak powinno być. O, sałata się sprzedaje. Dobra. No, jakby z tego piątkę zgarnął, to byśmy prawie nawet by się zwróciło, nie? Właśnie i mu tak uważam, że najlepiej tam by było pójść sałatę, wiesz, bo sałata jest najdroższa i najkrócej się odbiera, nie? A tak musimy co chwilę coś wywozić. Chociaż w sumie dobra, no bo i tak nie będzie z roboty, to możemy wywozić, to nie? Ty, no tak. Dobra, tu mamy już 7, tam było 3, czyli nam się zwróciło. Mhm. Czyli od teraz zarabiamy na szklarni te nasze, nie? No to spoko, znaczy na szklarni, na tych grządkach, nie? No, no. O, ale coś tutaj... Lipa pyli chyba, albo coś, nie? Lipa. Matko. Ej, chaty, Łukasz, są, widziałeś, chatki są ustrojone na te? Chatki? No, zobacz, lampki są. Się te lampki, no to wiem. No, ale jaja. Ja nawet nie zapomniałem w ogóle o tym. Tak jadę teraz i mówię, ty, lampki. Lampki. Kocice leżą. Dobra, to co, Luiska?
Spanko chyba pójdziemy, nie? Zaraz tak będzie luty. No, no to idziemy spanko. Ja zaraz idę do chaty. Nawet nie będę robił cięcia, tylko zaraz lecimy tam. No jaki cyk fuch. Dziewiąta. I zaraz lecimy z kolejnymi sprzedażami. Krzysiu pojedzie ze słonecznikiem, a ja pojadę z miodem. Potem jeszcze szybki marzec i papryczka. No i fajny, nie? Dawno nie było takiego odcinka, gdzie tak bardzo skipowaliśmy sobie czas, wiesz? Bo my teraz no, bez kitu robimy 4 miechy naraz, nie? I cyk, kolejna wypłata na moje konto leci. A, czekajcie, bo Krzysztofowi płacę co miesiąc 2,5 tysiąca, nie? Więc jak ktoś to nie dziwi się, jak będziecie mieli... Kurna, ale zima! Ale śniegu! Koty fajne, łepety na im wystarczy. Ja się ubiorę w kurtkę, bo to trochę zimno się robi, czekaj. E, tam. Gdzie mam to? Tak już... O, taką sobie założę. Dobra. Żeby nie było. A kot... karmiłeś koty? Nie, chyba. No, oni żrą. Tu czaj, miesięcznie idzie, nie? Miesięcznie puszka idzie, nie? A to będzie coraz więcej już o tym, nie? No wiem. Dobra, to co? To... ja dałem dawać paletki. Z tym, z miodem. Miód zostawiło ten. Co? A ślady zostawiono. Jadę po miód, a ty jedź ładować słonecznik, nie? Dobra, więc z miodem trochę będzie kawałek, trzeba z tym pojechać. Bo to jest u sąsiada tam zostawione. Dobra, jedziemy. A zobacz w ogóle, gdzie słonecznik najdroższy. A w sumie zaraz będę oddawał, to zobaczę, nie? Bo to jest niedaleko. Koło sąsiada. Ty w sumie jest taka dziesiąta. Dam czas tak na 10. Myślę, że będzie git wtedy, nie? Siema, zacząłem, witam serdecznie. Dobra, zajrzymy sobie tutaj. W tą drogę. O, bramę otwarta, nie wiem, czy się zmieszczę. Siuntka wchodziła, czy wejdzie MTZ? Wesz, wszystko fajnie. Jak tu się jeszcze tylko obrócić mi zostało. Ty, tych palet tu się trochę robi, aż chłopik nas wkłada w górę. Okej, okay, zmieścimy się. Trochę mały problem z kętem ma ten MTZ-cik, ale... jakoś chyba pójdzie, dobra. Jest git. Co jest? Dostałem coś od anonimowego? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Darczyńcy. Coś mi wyskoczyło. Jakiś subik chyba wleciał. Ale nie wiem, dziękuję serdecznie. Dobra, już ci mówię, gdzie jest najlepsza cena na słonecznik. Ale malutko tego mamy. A, bo też końcóweczka została. Ja mam zładowane 10 tysięcy na tydzień, nie? No, luty jest najlepiej. No, w sumie byłby trochę jeszcze w marcu może. Ty to może do marca poczekamy? A dobra. Wieś na WS Kolonia. Za 2,5 tysiąca tam jest. Fajna cena. Prawie pik tego, nie? Także... o! Dziękuję serdecznie, Zacza. Zacza. Za drugi miesiąc Symika. Bardzo mi dziękuję serdecznie z Prime oczywiście, więc brzmi na ciebie pozdro. Serdecznie się nie wyświetliło tutaj, ale był dźwięk, nie? Więc tylko tyle mam, bo to chyba nie dam dodanych tych powiadomień nowych, nie? Okej. Okay. Weszł tam? A weszło, dobra. Sorry, tak to nie wiecie. Ładuję trochę na... odpierdziel się, ale jakoś idzie. Naprawisz tego NZ-a? Wiesz co, naprawimy pewnie go, jak będzie trochę ten... jeszcze jakiś tam... bardziej wiosna, nie? Bo teraz to widzisz, tak tylko jeździmy, sypyrkamy nim. Może na wiosnę może wrócimy z roboty jakoś, to może by lepiej naprawić go w zimie, nie? Co Krzychu myślisz? Chyba tak, nie? Chyba lepiej w zimie naprawić, nie? O, to zaraz ponaprawimy sobie sprzęty, zobaczymy ile będziemy na plusie, nie? Co pod koniec. Dobra, tu jeszcze sobie zmieszczę jakąś paletę jedną. Dam ją na górę, pozwolicie mi. Tak. Byle nie, żeby nie było. Okej. Okay. Ile mamy litrów? 3,5 tysiąca, no nawet spoko jak na miód, to nawet nie jest źle. Ej, tak jeszcze pewnie będziemy jakieś nowe robić rzeczy. 27 tysięcy. Ej, to w sumie jest takie malutkie poletka, to nawet się chyba opłaca, nie? No jeszcze tona została tam w tym, nie? No, dobra, na targ jadę, bo jest fajna cena po 3,300. Także na targowisku jeszcze fajnie sobie zarobimy za ten miód. Dobra, wyjeżdżamy od sąsiada. Mogę to bram bardziej otworzyć w sumie, no ale już mniejsza. Ty, ale bez kitu. A ty, czekaj, przecież to nie jest MTZ, tylko to jest przyczepa rozwalona, zobacz. Bo ja mam tego moda, że na czym mam to pod G pokazane, co się potwierdza, to właśnie jest ta maszyna, nie? Więc MTZ jest tak, naprawiony. Ej, no to git. MTZ-cik jest spoko. Dobra. Mezona targ. Jeżdżamy. Łażą, ludziska łażą. Dobra, no tak ile z tego będzie kaski? Zdycha będzie? Chociaż? Zdycha? Zdycha. O, więcej nawet. 12 z hakiem. 12200. No spoko. Dobra. Jeszcze tam zaraz Krzychu skończy tylko ogarniać. Słonecznik, chyba już wyjeżdżasz, nie? Tak. Dobra, super, pasuje.
Ano, to nie się zaczął w takim razie, po rocznej przerwie. Ty, ale wpatrz, miałby nie być odcinka zimowego, jednak się zimowy odcinek udał, nie? Tak, no w sumie to. No ale dobra, więc wszystko fajnie się udało. I co jeszcze? Papryka. A, teraz sobie podejdę pod ten. Pod szklarnię. No to też będziemy zaraz zbierać sobie stąd wszystko. Ile tego to w ogóle się narobiło? Tak naprawdę nawet nie mam pojęcia. Myślę, wiesz co, zrobimy sobie tak? Załaduję sobie to teraz. Skipniemy ten czas trochę i tyle, nie? Mhm. Dobra, więc ja sobie jeszcze paprykę załaduję. Jak tam już będziesz gotowy, to mi daj znać, nie? Spójrzmy. W sumie dużo tego to nie mamy, jak widzicie, bo to jest tylko po 700 litrów się ładuje ta papryka. Ale zawsze coś tam jakaś kaska wpada. Za darmo, że tak powiem. Tylko aby woda była. 24. Ja pierdzielę. Ej, ten słonecznik nawet się opłaca, powiem ci, wiesz? A ja tak klnąłem na niego, że słonecznik to gówno, nie, idziemy teraz soję. Ale nie, w soję też pójdziemy na pewno. Bo sokie kiedy się sieje? Sadzić, chciałem powiedzieć. Soję się sieje w kwietniu. O, no to spoko, no pójdziemy teraz soję też, nie? A, to nowe pole, teraz dojdzie tyle. Ty, no to mamy na kombajn, mamy na pole nawet nowe. No elegancko. Jeszcze jakieś kredyty się dobierze. A jeszcze trzeba ten kupić, nie? Co? No, mleczarnie. No tak, tak, no, myślę mleczarnie. Ale to raczej, wiesz, kupimy gdzieś w sezonie, nie? Raczej. Mhm. Dobra. Jak pan cały słonecznik sprzedany, to... No, to wracaj na chatę. Tam właśnie już pół silosy mamy, nie? Chyba. No, no, no. No, tylko jęcz mięso dla kurek. A jak tam ten? Propo kurek. Ty, wiesz co, że się wezmę te jajka, teraz zawiozę. Na paletę rzucę. Jak i tak tam, wiesz, się robi, to od razu, żeby nie czekało, to nie? O, zawiozę sobie to. No, no. Tu jeszcze paletę złapię jedną całą. No i git będzie. To co? I skipujemy dalej czas, przewiniemy sobie teraz do marca, bo w marcu będzie papryka na fajnej cenie, aż nawet sprawdzimy, jak ta papryka wygląda. Papryczka będzie marzec, kwiecień nawet lepsza, no ale damy sobie w marcu, nie? Więc sobie tak trochę poczekamy sobie jeszcze troszeczkę. O, zanim powiecie, że to jest jakieś nierealne, to przewidzenie czasu, tak samo moglibyśmy pójść spać, tylko sobie oszczędzamy czas, nie? Więc to tyle. Typo nam się... Jasno tej nocy od razu, jak ten księżyc. Krówek, powiem ci tak, krówki nie mają żarcia żadnego, wiesz chyba. Daj wypłatę moją. Bo mleko powoli idzie. Zaraz ci dam, poczekaj. O, dobra, mamy marzec. Już daj wypłatę, Krzysztofie. Wiecie, z którym się mówiliśmy na to, że jak pracuje u mnie, to daję mu te 2,5 koła. Znaczy miałby już w sumie 3,5 koła, tylko że jeszcze odpracowuję tylko co czas. A ty kiedy to odpracowuję jeszcze? Jeszcze stało ci pół roku, bo to... Nie pół roku. To było gdzieś przed drzwiami chyba. Jakoś tak. Nie wiem. Jakoś tak to było, nie? Krzychu w spodankach. No, Krzychu to się nie pierdzieli. Zadał się do paletę, no, to się na tę paprykę? Czy ciepło. Wow, co jest? Ty, zdziczały. Jajka się wykluwają chyba. Tak ciepło się zrobiło. Dobra, załaduję sobie już to. Okej, okay, mamy to elegancko. Trzeba na pewno jest teraz papryka w dobrej cenie? Kurde, może być więcej z tego, co widzę. Jest po 4200 na tym. Dobra, trudno. Nie będziemy takimi dusi groszami, pojedziemy sobie to zawieść i sprzedać. Ty. Ja. Dawaj to jeszcze to, co mamy w tych w ogródkach. Już sprzedamy na Cito, żeby było. Ja to sobie otwieram to. Na zakładkę sobie jakoś to powrzucam. Tam tylko, wiesz, wyciągaj do tego, nie? No. No. O. O, elegancko. Krzyku, to się nie pierdzieli. Łubankami rzuca. Okej. Okay. O. Mówi się łubianka czy obianka? Jak to się mówi? Poprawnie. Co? No, jak się mówi? No nie wiem, jak się mówi. Nie wiem, koszyczek. Koszyczek. Wielkanocny. Chyba się woda skończyła, czy mi się wydaje? Nie wiem, zobaczmy. Może nie? Może tak się wydaje tylko? Woda? Nie, 12 tysięcy jeszcze wody jest. Dobra. Tutaj. Mi się wydaje, że jakby się skończyła, nie? Nie. Dobra, czy tu załadujemy ostatnią paletkę? No i dobra. No to jedziemy z tym. Ale on ty komplet cały, stary, to wygląda śmiesznie, wiesz? Takie 5 tych rzeczy mam naładowane, nie? Wszystkie kolory tęczy. Łubianka się mówi, no. 4900 papryki, 1500 truskawek, 500
sałaty. 3067 jajek i 500 litrów pomidorów. No i spoko. Zawieziemy sobie tego chłopa tutaj, bo my z nim mamy fajny kontrakcik. O, okej. Okay. A, jeszcze taka jedna rzecz. Nie będziemy mogli wam dać tego save'a, w którym macie dostępne sprzedawanie właśnie tego gościa, bo my tutaj, u was to będzie za wielki budynek. Ja ten budynek sobie w tym modzie przerobiłem i go usunąłem, więc u was tego nie będzie niestety. Ale cała reszta tak najbardziej będzie działać, więc to się nie martwcie, nie? Po prostu tylko tu nie będziecie mieli problem, że nie będzie wam się sprzedawało to, nie? A tak, to wszystko spoko. Dobra. Już ostatnie rzeczy tutaj sprzedajemy. Okej. Okay. Pomidorki lecą. Ty. No patrz to. 236 tysięcy. Czyli w sumie, ej, tyle samo co w tamtym roku wyszło na mnie. No. Bo w tamtym roku się mieli 234 tysiące. A tu mamy tylko 6 koła, 2 koła więcej. Ale w sumie żeśmy więcej kupili też, nie? Jaki progres w ogóle poczynany. I obora postawiona za 100 koła i tak dalej, nie? No. No więc całkiem nieźle. Ogólnie tak, Wizka. Odcinka na wyszło godzina 17. Ja to sobie skrócę oczywiście, bo tam dużo cięcia było z budowaniem tego. Tej książki przede wszystkim. Ale nic, pożegnamy się z wami. Jeszcze policzymy sobie koty. Pamiętajcie od nas brać koty, bo my się z tego nie połapiemy, nie? Tak jest tu jakaś plaga. Boże świetnie, tego tu lata. Czekaj. No, trochę biega. Matko. Zaraz. Ten pies sobie jeszcze. Sprawdzę, czekaj. Tu mamy 5 kotów. Tu jest 5. I tu jest 4. Czyli mam 14 już kotów. Dobra, słuchajcie ludzie, żegnamy się z wami, bardzo nam było miło, Krzyszkowi tam w mniejszych odcinkach, ale mi w całych okrągłych 100 odcinkach was gościć, więc dziękuję serdecznie za te 100 odcinków, oczywiście mam na szczerą nadzieję, że kolejne 100 również się uda nagrać, ale zobaczymy, bo też seria nie może trwać nieskończoność, więc tak jakoś taki fajny progres zrobimy i oby się udało, także chodź tu Krzychu, potem Cedzika, pożegnamy się od razu. Dobrze. Więc dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, no i wyczekujcie oczywiście filmu z save'em, tak? Bo to ten odcinek po to w sumie jest, że po tym setnym odcinku wydajemy wam save'a. Także dzięki, na razie trzymajcie się, no i cześć, pozdro, pa pa. Umachaj jak familiadzie, siemano.